Szanowni Państwo, dzień dobry. Chcieliśmy poinformować Państwa, że Nowoczesna Ryszarda Petru przyjęła program. Program pod nazwą Nowoczesna Polska dla Każdego. Program, który wychodzi z założenia, że w Polsce potrzebne są zmiany, że możemy urządzić nasze państwo lepiej, inaczej, skuteczniej za te same pieniądze i że możemy wyjść z tego klinczu, jaki istnieje obecnie, z tego jałowego sporu, jaki istnieje pomiędzy PO i PiS-em. Program składa się z wartości, które przyjęliśmy. To są wartości, do których odwołujemy się we wszystkich blokach tematycznych. Wartości dla nas istotne, wartości, z którymi zaczynaliśmy swoją przygodę na scenie politycznej. Składa się również z 14 bloków tematycznych, które bardzo dokładnie precyzują poglądy Nowoczesnej na istotne kwestie dla obywateli, istotne kwestie dla Polaków. Przyjęliśmy również plan pracy dalszej nad tym programem. Obecnie będziemy prowadzili szeroko zakrojone konsultacje społeczne w całej Polsce, odwiedzając miasta powiatowe, miasta mniejsze, ale także miasta większe, rozmawiając z Polakami, rozmawiając z obywatelami o postulatach tego programu i bardzo uważnie słuchając ich opinii na temat tego, co mamy do zaproponowania. Po drugie, tę wersję programu otrzymają również organizacje eksperckie, organizacje rządowe, pozarządowe, organizacje reprezentujące obywateli po to, żeby mogły się z nim zapoznać, żebyśmy mogli poznać ich opinie na temat tych postulatów, żebyśmy mogli również wprowadzić ich uwagi. I po trzecie wreszcie, po kilku miesiącach, które przewidzieliśmy na ten tryb konsultacji, jesienią Rada Krajowa przyjmie ten program jako obowiązujący program dla całej partii. Wychodzimy z założenia, że mamy wybór, że nie musimy wybierać pomiędzy ośmiorniczkami a skansenem, że jest również nowoczesność i nowoczesność jest tym wyborem i tym kierunkiem, który program pokazuje. Jak Państwo widzicie, będzie to program konsultowany bardzo szeroko. Był pisany przez wąską grupę ekspertów, ale teraz jest czas na to, żeby pokazać go Polakom, pokazać go obywatelom, zapytać ludzi, co o nim myślą, w realnych, a nie udawanych konsultacjach społecznych, a to zawsze jako Nowoczesna staraliśmy się robić. Proszę Państwa, jest wiele działów. Tym działem, o którym ja chciałabym opowiedzieć, to są równe szanse na godne życie. Tymi równymi szansami na godne życie jest według nas edukacja, szkolnictwo wyższe. Jakie punkty programu najważniejsze są z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o właśnie te równe szanse? Po pierwsze jest to miejsca przedszkolne. Uważamy, że jak największa grupa dzieci powinna być objęta opieką przedszkolną. Uważamy, że powinny się znaleźć miejsca dla każdego trzylatka w systemie przedszkolnym. Oczywiście mamy w tej chwili przepisy, które o tym mówią, ale nie mamy tych miejsc. My nie chcemy zapisów w przepisach, chcemy realne miejsca dla wszystkich trzylatków w Polsce. Drugie to jest, szkoła powinna przygotowywać dzieci do życia, a nie tylko do egzaminów. Mamy sytuację, w którym nasza szkoła jest szkołą teoretyczną. Uczy dużo teorii, mało praktyki. Mało mamy sal doświadczalnych, mało mamy zajęć praktycznych. Bardzo wiele natomiast mamy zajęć i informacji teoretycznych. Chcielibyśmy to zmienić. Polska szkoła powinna być szkołą praktyczną, a nie teoretyczną. Trzecie. Każde dziecko powinno znać dobrze języki obce, ponieważ żyjemy w globalnym świecie. W globalnym świecie każdy powinien posługiwać się językiem obcym i nie w formie testów, tylko w formie realnej, praktycznej wiedzy na temat języka i umiejętności posługiwania się nim. Zadbamy o to, żeby w polskich szkołach uczyć praktycznie języków obcych. Kolejna kwestia to wprowadzenie e-podręczników. Obecnie mamy sytuację, że wiele jest dyskusji o tym, o ciężkich tornistrach, wiele jest dyskusji o tym, że nasze dzieci powinny mieć drugi komplet podręczników w domu. Pewnym rozwiązaniem są e-podręczniki. E-podręczniki, które po pierwsze powinny być darmowe, a po drugie powinny być szeroko dostępne dzięki temu, że coraz większy obszar kraju powinien być objęty dostępem do internetu. Kolejną kwestią to jest doradztwo zawodowe. Pamiętajmy o tym, że obecnie wiele spośród naszej młodzieży ma problem z decyzją na temat ich przyszłego życia. Bardzo ważne jest, żeby mieli indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne i prowadzone przez profesjonalistów, nie przez przyuczonych nauczycieli. Indywidualne doradztwo zawodowe jest kluczem do wybierania zawodów, w których w przyszłości będą mogli się znaleźć na rynku pracy. No i ostatni punkt związany z pracą dla młodych ludzi. Uważamy, że po studiach absolwenci przez 2 lata powinni być zwolnieni ze świadczeń na ubezpieczenie społeczne, dlatego że w ten sposób otwieramy dla nich miejsca pracy, ponieważ ich praca jest tańsza. Proszę Państwa, edukacji, pomysłów na edukację nowoczesnej jest więcej, natomiast to jest 6 jakby bazowych punktów, które chciałam dzisiaj zaprezentować. Takich punktów jest mnóstwo w każdym z działów. Ja zaprezentowałam jeden wybrany, żeby pokazać, w jaki sposób myślimy o nowoczesnym państwie. Szanowni Państwo, każdy program, żeby był spójny i skuteczny, musi być oparty na fundamentach. Tymi fundamentami są wartości, wartości nowoczesnej. Dla nas tymi wartościami to po pierwsze człowiek. Głęboko wierzymy w człowieka, w pracowitość, w ambicje, w przedsiębiorczość człowieka.
I zależy nam na tym, żeby nie utrudniać, żeby państwo nie utrudniało rozwoju i uwalniania energii ludzi, tylko żeby ułatwiało i dawało człowiekowi każdemu szansę na rozwój. To po drugie porozumienie. Chcemy zawsze szukać porozumienia, szczególnie w fundamentalnych sprawach dla państwa, takie jak konstytucja, takie jak sprawy bezpieczeństwa, takie jak sprawy zagraniczne, ale też nigdy nikogo nie chcemy wykluczać ze wspólnoty, nigdy nie chcemy nikomu odbierać prawa do tego, że jest patriotą i że jest dobrym obywatelem Polski. To po trzecie przyszłość. Jesteśmy nastawieni na przyszłość. Historia jest oczywiście bardzo ważna, jest naszą tożsamością, natomiast ludzi wszystkich interesuje to, co będzie w przyszłości i jak Polska będzie wyglądała w kolejnych pokoleniach. To po czwarte patriotyzm. To jest dla nas bardzo ważna wartość. Uważamy przede wszystkim, że patriotyzm to dobrze zorganizowane państwo. Państwo, które Polska w Europie, Polska w wartościach europejskich, Polska demokratyczna, Polska otwarta na innych, Polska, gdzie ceni się pracowitość i każdego człowieka. I po piąte, jedną z podstawowych wartości jest nowoczesność. Nowoczesność, którą rozumiemy jako oderwanie polityki od starych wojen, które do niczego nie prowadzą, tylko szukanie rozwiązań, które będą dobre dla człowieka, dobre dla każdego obywatela w Polsce. Czy są jakieś pytania? To dziękujemy państwu. I zapraszamy na przyszłe konsultacje wokół naszego programu.